Siemanko, witam serdecznie na odcinku z magnesem. Będę łowił na początku w takiej studni. Ta studnia tutaj jest troszeczkę zarośnięta przez chyba dziki bez. Także trzeba będzie tu się jakoś przycisnąć. No i damy radę. Muszę trochę tych patyczków tu połamać, żebym nie zahaczył. Albo... O, zaraz będę na miejscu. Dobra, chyba będzie ok. Trzeba uważać znowu na pompę, żeby pompa nie przyczepiła się, a właściwie magnes do pompy. Ciekawe, czy głęboka. Ale płytka, bardzo płytka. I coś złapałem od razu chyba. Albo coś tam jest dużego. Słyszycie? Stukam w coś. Ale to coś nie chce wyjść. To coś po prostu się przesuwa. Magnes się po tym przesuwa. Coś, jakiś gabaryt tam jest wrzucony. O. Ale to chyba nie jest metalowe. Fragment jakiś jest metalowy. Może jakiś pręt. Łapie się, ale niestety odczepia się. Dobra, pójdziemy do góry. Nie, nie ma nic. To jeszcze tu zarzucę. Później pojadę nad rzekę jeszcze oczywiście. Ale musiałem tu studnię sprawdzić, bo już kilka razy o niej myślałem. Może jakbym miał magnes od góry przyczepiony. Idzie coś i się puściło. No niestety. Dobra, jak coś złapię, to wam pokażę. Chyba że idzie, już nie. Puszcza się, ale coś już drgnęło. Coś już drgnęło. Dobra. O, tutaj mi się w brzuch wbija takie coś. Ja nie będę tego ze studni wyrywał, ale spójrzcie tutaj, co obok studni jest. Wygląda jak grot jakiejś włóczni. I tutaj dalej idzie taki wielki pręt. O, tutaj leżał sobie. Tu jest jakaś blacha też, jakaś belka. No dobra, ale wróćmy do studni, gdzie walczę cały czas już 5 minut. Coś tam dużego jest wrzucone po prostu i nawet troszeczkę idzie, ale jak podnoszę, to się odczepia. Od razu mówię z doświadczenia, jak czuję to. To nie jest coś grubego, to nie jest jakiś gruby złom. To może być jakaś blacha na przykład, może podobna do tej. I po prostu ona, jednak woda trzyma ją tam na dnie. Odczepia się, no niestety, no. O, idzie, idzie. Chyba mam. Niesamowite. Wiadro. Tak, to jest wielkie wiadro. Jakoś się złapało. Poczekajmy aż... O kurczę. Tak, no taka blacha przerdzewiała, to się słabo łapie magnesu. Ale złapałem za uchwyt. Jest! Proszę państwa, udało się. Mamy to. Mamy to. Ła! Jest wiadro.
Jest jakiś łańcuch tutaj jeszcze przyczepiony. Nie da się tutaj wyprostować za bardzo. Dobra. Mamy wiadro, właściwie pół wiadra. Ta część już jest zjedzona całkowicie. I tutaj do wiadra przyczepiony łańcuch. Jakiś tutaj płaskowniczek jest. No samoróbka jakaś tutaj, widzicie. Ha! No, udało się. W końcu się udało wiadro wyłowić. Wiadra są w studniach. No niezbyt łatwe do wyłowienia. Fajnie. To jeszcze próbujemy dalej. Dobra, opuszczamy dalej nasz magnesik. Płytka to jest plus też tego, że nie trzeba dźwigać tego później ileś tam metrów, tylko no ile to jest, może raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z mułem może 8 metrów będzie. Coś takiego. A ja mam linę 10 metrów. Mamy coś. Mamy jakieś kółko. Lux. Co to jest? A jakieś kółko, tak jak mówiłem. Ha. Proszę bardzo. Super. No to mam już wiadro i kółko. No i ten Pręcisław stąd też zabiorę. Chyba się już nikomu do niczego nie przyda. A trochę na hutę zawsze poleci. Ostatni rzut. A może jeszcze. Może jeszcze coś tutaj będzie, no nie wiem. Ale już przeczesałem to dość skrupulatnie. Już tu mi się nic nie łapie. Czyli to wiadro było cały czas. Ja w to wiadro uderzałem. Czekajcie. A tu co? Jakieś bąbelki idą. Nie wiem, czy to w muł się wbija magnes, czy... Raczej w muł się wbija. O, tu coś stuka. Ale nie łapie. To jest już inne uczucie. A tu przy samym brzegu też nie ma nic. Tylko z tej strony, gdzie jest rura. Nie próbuję się zbliżać. Nie chcę powtórki. Chociaż nie jest tak głęboko, ale mimo wszystko, no chyba nie chciałbym, żebym tutaj właził. Oczywiście nigdy bym w życiu nie właził tu. Stracić magnes w pole niż życie. No tak jak widzicie, nie ma już chyba nic. Dość niewygodna pozycja, bo te krzaki nade mną są cały czas tutaj. O, widzicie? Cały czas muszę kucać. A może jeszcze coś? Nie, to muł. Wyciągamy magnes. Tak, nie ma nic, ale jest sukces, że to wiadro wyszło. Dobra, super, lecimy nad rzekę. Ale bonus, prezencik wpadł. Spójrzcie na to. Tutaj te dinksy do wiadra są przywiązane takim grubym, miedzianym drutem. No super sprawa. Nie jest może jakoś super długi, ale jest gruby. Także miedziuszka ze studni wyskoczyła. Fajny bonus. Hihi. Jestem pod mostem. Tutaj łowiłem ostatni raz z Maćkiem, Janem i Marią Neodymowym. A wcześniej no to też parę razy łowiłem i z Sylwanem tam pod słynną wierzbą. Ale zawsze tu coś wychodzi. Zawsze coś tutaj ta rzeka wypłukuje. Wchodzimy. Chyba ostatni raz w tym roku. Nie wiem jeszcze, ale tak mi się wydaje. O, duży muł. Jak coś będzie, to o, to wam pokażę. Oczywiście, jakbym mógł nie pokazać. Do zobaczenia. No na razie wszystko wyczyszczone. Jest jeden gwoździk i tutaj taki fragment w kształcie litery U. No,
Wyczyściliśmy tu ostatnio, ale próbujemy dalej. Drucik. Marny drucik. Ale jest. No, dość długo. Jakieś 10 minut. Ale warto było. O, mamy gaśnicę. Jest gaśnica, dobrze. Fajny fant. Fajny fancik. Szukamy dalej. Tutaj, słuchajcie, ta strona jest chyba mniej przeszukana, bo zazwyczaj z tamtej szukamy. Mam coś tu w mule siedzi. Zaraz zobaczymy. Jakiś płaskownik chyba. Czy... Łe! Myślałem, że... Nie, proszę Państwa, to nie jest pistolet, ani karabin. O kurde, jak siedzi. Teraz nie mogę tego... Spójrzcie na to. Przepiękny... Zamknięcie takie od stodoły jakiejś. Ale siadło teraz, nie chcę tego odczepić. Zarąbista rzecz. No, warto było tutaj jakieś 15 minut buszować. Jakieś druciki wyszły, gaśnica. Ale to jest fancik zarąbisty. Ale mega. Jest w takim stanie, że chyba go wezmę, wyczyszczę i napchli targ. W tym mule tutaj zakonserwowany, zarąbisty fant. Mega. Lecimy dalej. Pięknie. Tak, lecimy dalej, a mi noga utknęła tak, w taki sposób, że buta zdejmuję. Yes. O masakra. Do kolana. Coś tu złapałem. Ale chyba to jest jakaś opona. Zahaczyłem. Jest. O, takie malutkie kółeczko. Od wózka jakiegoś chyba. No. Na moich oczach ta siateczka wpadła do wody stamtąd i przypłynęła tutaj. Prawdopodobnie z marketu wyleciała, bo jest niedaleko market. No i sobie tak tutaj krok po kroku sama wskoczyła do wody. I w taki sposób też śmieci dostają się tu niestety. Trafiłem. Tutaj walczę z czymś bardzo dużym. Nie wiem, czy się uda, ale chyba się uda. O, może się nawet uda na żywo. Co to jest? To... To chyba nie jest metalowe, bo się nie łapie, ale tam obok. A, zobaczymy. Ła, jednak metalowe. Metalowe. Proszę Państwa, piękna. O, miednica w stanie. No jest mała dziurka, ale rzadko się zdarza, żeby miały dno. Zazwyczaj są bezdenne, ale ta jest super. Ekstra. Leci na brzeg. Chyba to będzie jakiś kijek narciarski, bo raczej w tamtych czasach jeszcze Nordic Walkingu się nie uprawiało tutaj, ale dziwi mnie to, czy to nie jest aluminium przypadkiem. Jak... A patrzcie, tutaj jest aluminium, a na samym końcu ten szpikulec jest żelazny. Fajnie. Bo tak to by mi się nie złapało, czyli wpadła mi porządna dawka aluminium i kawałek jakiegoś tutaj jakiejś folii paskudnej. Na brzeg wszystko leci. A ja chciałbym Was zaprosić, jeszcze pojadę na jedną miejscówkę. Znacie ją na pewno, tam znalazłem kiedyś pingwina dyngusa. Może tam coś wpadnie, bo tu już jestem godzinkę, a jak widzicie, fanty super, ale mało. Lecimy! Zabiorę tę oponkę. Niech wyląduje tam, gdzie powinna.
oczywiście musiał być jeszcze rzut z brzegu i wyszła blaszka i taki płaskowniczek. Schodzimy na ostatnią dzisiaj miejscówkę. O, tutaj dyngus kiedyś leżał, a dokładnie w śmigu z dyngus. Wtedy go znalazłem tutaj i ze mną teraz podróżuje w samochodzie do dziś. Wchodzimy i łowimy, nie ma na co czekać. Czekasz to swoim bliskim. Pewnie moje wodery będą skrzypiały na filmie. One skrzypią zawsze na mrozie. Trochę podciągnąłem kamerę do góry, może będzie lepiej. A może nie skrzypią. Dowiem się już na filmie, na montażu. To jest taka typowa miejscóweczka z wysypywanego popiołu, czyli będą różne gadżety typu gwoździe, klucze jakieś może. Na razie mam gwoździe, ale tam coś się łapie. Chyba jest jakieś głębsze, głębiej osadzony złom. Przekonamy się. No, to jest miejscówka troszeczkę inna. Tu jest szybszy nurt, wypłukuje i na wierzchu właściwie fanty się pojawiają, a nie w mule. O, mamy łuskę stalową. Chyba od Mosina. I taki pręcik. O, i łyżka jest. Łyżeczka. Witamy u Jacoba na kanale, łyżeczko. 100 lat będę przyjeżdżał w to miejsce i zawsze jeża wyciągnę przynajmniej jednego. Mamy jeża takiego tym razem. No, co coś tu, żeby znaleźć ciekawszego wam, oprócz gwoździ, tu coś jest. Co to jest? A jakiś szpikulec. Jakiś szpikulec i złomik po prostu. Krajobraz troszeczkę się tutaj zmienił. Otóż to drzewo nie zasłaniało tutaj przejścia. Troszeczkę się tutaj obaliło, a jedną część zjadły bobry, znaczy obcięły. Gdzieś popłynęło dalej, albo zawlokły sobie do budowy żeremi. Także tutaj teraz, żeby przejść dalej, trzeba się pochylić, ale tam nie będę szedł, tam jest głęboko zamulone, więc zostanę na razie na tym odcinku. Ten odcinek jest bardzo złomodajny. Właściwie kiedy tylko rzucę, to coś zawsze wyjdzie. Pachruście, to prawda. Ale takimi pachruściami można zapełnić wiadro i jest 20 kilo. No, wyszedłem sobie na spacer z Magnesem. Warto chodzić, warto spacerować. Przeszedłem pod całym mostem. I sprawdźmy, co się złapało. Ano niewiele. Niewiele na razie, ale tutaj jakieś dębowe się nieśmiało kryje w wodzie za krzaczkami. O, a tuż za dębem żubr. Ha, witajcie. Zabieram was. Flamingówki. Aż wyszedłem na brzeg, bo czeka na mnie tutaj okocim ciemna wiśnia. 50 groszy czeka na mnie na brzegu. Ale idzie coś. Idzie coś. Ale ładna śruba. A to co? Też jakiś pręcik mały. Ale śruba jest potężna. No. Stropowa jakaś chyba. Belki. Łączyła. Fajna. Ktoś musiał spalić porządną belę, żeby coś takiego z niej wydobyć. Wróciłem ze spaceru. Przeciągnąłem po dnie magnes i wychodzi już. Już od razu widać, że to jest, że to będzie dobry strzał. Mamy kotwę. Kolejny element do łączenia belek. Piękna gruba. No i taki chrust też się przyda. Ja chrustem nie pogardzę. Chyba w tych czasach nikt nie pogardzi chrustem. Także ładny, dobry złomik.
Szybko sprawdzamy, co dalej się złapało. Jest odweka. Sprężyna. Łowimy dalej. Voila. Proszę bardzo, żelipapą. Szykuje się już na mecz Polska-Francja. Sacrebleu. Fajnie. Oj, fajnie. Dawno nie byłem na magnesie. Ten relaks, ta cisza. Szum wody. Brzdęk złomu. Tutaj mamy troszeczkę. Pięknie. O, proszę Państwa, mamy pilniczek. Ja się pomału zabieram, bo zaczyna padać marznący deszcz. Zaraz Wam pokażę zresztą, co się dzieje na drogach. Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Wam, że trzeba wykonać zawsze ostatni rzut w tej grze. I jest piękny, wielki gwóźdź. W top 30 gwoździ może by się załapał. W największych gwoździ Jacoba. Witam Państwa na lodowisku. Jest ślisko. O, ktoś jedzie. Czyżby to jechał ciągnik z piaskiem? Nie. Ciągnik bez piasku. Nie chciałem ich kręcić. Także jest szklanka na drodze. Jeśli chodzi o fanty, to je pokazuję tutaj, bo boję się jechać na wieś. Także najlepszym fantem jest chyba ten skobelek, ale też fajna gaśnica, fajne tutaj ta śruba. Jest fancików wystarczająco, żebym był zadowolony. Subskrybujcie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Chciałem Wam pokazać, jakie fajne czołgi mamy w Sandomierzu. Nie podoba mi się tylko tutaj ten znak, ale same czołgi bardzo lubię. Bardzo mi się podobają. Oczywiście kojarzą mi się z czterema pancernymi. Tutaj jeden czołg, a tutaj drugi. Przejeżdżałem, mówię, a to Wam pokażę. Dlaczego nie? Taki czołg wyłowić magnesem to by było coś. Zespół Ciekoty z Ciekot. A tutaj Dyngus buja się i tańczy.